Hej, 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 ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Czorheim. To jest kolejny odcinek Valhalla, moi drodzy. Dziś, tak w ramach takiej malutkiej odskoczni od tych wszystkich fabularnych i innych dziwnych zmagań, zajmiemy się najazdami, bo stwierdziłem, że najwyższa pora, żeby, moi drodzy, pozbierać trochę składników, materiałów budowlanych, jakichś takich pierdół. Więc, jeżeli jesteście tutaj, płynę w złą stronę oczywiście. A jeżeli jesteście tutaj, moi kochani, żeby zwiedzać ze mną i poznawać fabułę tego świata, to ten odcinek raczej nie będzie dla was, bo tak jak mówię, będziemy tylko mordować, najeżdżać, palić i rabować. Tak, nawet... myślę, bo mamy misję, udaj się do Lundenu. Wydaje mi się, że nawet nie będziemy tego zaczynać, bo nie ma sensu. Najwyższa pora troszeczkę rozwinąć osadę, troszeczkę rozwinąć łajbę naszą. Myślę, że zbudujemy stocznię, jeżeli zdobędziemy materiały, tą chatę dla walki. I tak dalej. Zmodyfikowałem też troszeczkę naszą załogę. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj, tak po prawej stronie na końcu siedzi Bjorn, czyli nasz, moi drodzy, wiking od Niedźwiedzicy, właśnie, od Niedźwiedzicy. Ten berserker, którego historię poznaliśmy jakiś czas temu. I oprócz niego dołączył jeszcze po lewej stronie, drugi od góry, siedzi Finr, czyli nasz serdeczny przyjaciel, który pomógł nam sprawić, żeby Oswald został królem. Oswald, chyba dobrze pamiętam. Dobra, miejsce do najazdu i już prawie tutaj. Już widać na horyzoncie te dwa topory. W ogóle ile tu rudy jest, wy to widzicie? Gdybyśmy chcieli to wszystko zbierać, to byśmy tam kuźwa do jutra nie dopłynęli. No, myślę, że mogłoby tak być. Przy okazji najazdu jeszcze zdobędziemy też trochę skarbów, tak? Mogę się założyć, że wpadną w nasze łapki jakieś pancerze, jakieś sztaby, tego typu rzeczy. Oj, wykręcimy? Wykręcimy, pewnie, że wykręcimy. Dobra. Cóż to jest? To jest Gloucestershire. To co? Najazd. Troszeczkę... zeszło, ale... Co wy robicie? Tak ogólnie zastanawiam się jeszcze. Mówiłem o tym już kilkakrotnie, ale... stwierdziłem dzisiaj, że... jeżeli walki będą nam szły bardzo łatwo i nie zginiemy chociaż raz, to zwiększymy poziom trudności do tego, który mieliśmy na samym początku naszej przygody, bo takie, powiem wam, jest to satysfakcjonujące dla mnie, że jestem w stanie siekać tych ludzi i zbytnio nie przejmować się tym, że ktoś tam nam coś robi. No to na dłuższą metę to jest troszeczkę... wiedziałbym, że nawet nużące. Któryś to miał klucz, ale nie pamiętam, który. Widziałem, już nie widzę. Domek się pali, skarby tam są. Ciebie nie chcę podnosić. Czy mam już klucz? Nie mam jeszcze. Okej. Tutaj coś jest. Zbieramy te rzeczy, zbieramy wszystko po kolei. Czemu to się świeci tak dziwnie? Nie mam pojęcia. Skrzynie, Eivor, z drugiej strony są skrzynie. Tak, wracając, chatę dla walki będziemy chcieli rozbudować, bo jestem mega ciekaw, jak rozwinie się kwestia tych wizji. I tak dalej, czy odwiedzimy... Boże, czy dowiemy się czegoś a propos... O, ktoś drzwi otworzył, jak miło. Co? Aha, właśnie, a propos tej zdrady... brata i tak dalej. Czy faktycznie nas to czeka, czy fakt, że
związaliśmy się na dobrą sprawę z Randvi, jakoś na to wpłynie. Jestem mega ciekaw, jak to się wszystko potoczy dalej, moi kochani. No i z tego miejsca też chciałbym podziękować wszystkim osobom, które postanowiły zostawić subka tutaj u mnie. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny i każdego jednego, każdą jedną cyferkę, że to tak ujmę, doceniam. Jest naprawdę mi mega miło. Tak. Piszcie komentarze, rozmawiajcie ze mną, będzie naprawdę cudownie. O, znaleźliśmy gościa od klucza. Orąży. Orąży nosi klucz. Łap topora. Prosto w wora. Dokładnie tak. Wchodzimy do środka. I to był klucz do tych drzwi, okej. Okay. Czy nawet lepiej, że go nie znaleźliśmy wcześniej. Pomóżcie. No jest tu lud, temu przyjdź i pomóż. Nice, mamy wszystko. Wszystko w tym miejscu. Czy na pewno? Czy na pewno? Sunin prawdę nam powie. Chyba tak, chyba na pewno. Dobra. Jeszcze szybkie użycie wzroku. Odyna. Troszkę tych piór. Dziób czapli. Jak najbardziej. Piór nie dostaliśmy, ale dziób jest. Weźmy sobie strzały. W ogóle oni tak mili są. Zostawiłem strzały tak zaraz na wjeździe, żebyśmy je sobie mogli zabrać. No dobra, ale na mapie mam tutaj jeszcze zaznaczone. Nie, nie mam. Okej. Okay. Czyli to jest zaznaczone na mapie. Czyli tak na dobrą sprawę moglibyśmy się przenieść tutaj. Przebiec tędy i zrobić, zrabować opactwo. I chyba tak zrobimy, moi drodzy. Chyba tak zrobimy. Sporo tego jest. Tutaj, tam. Dobra. Przenosimy się tutaj. Na punkt widokowy. Zobaczymy, czy dopatrzymy, czy dostrzeżemy. A, Jezus. Dostrzeżemy coś z tego miejsca. Mam taką szczerą nadzieję. Cudownie to wygląda, nie? Zrobimy sobie szybkiego screena. Przesuń kamerę w dół. Będzie. O. Tak? Nie, bardziej tu. Coś takiego. Tryb edycji. Filtry. Jakieś ciekawe filtry w tej grze. Niekoniecznie. Ach, Boże. Klika i nie wie, co klika. Jakieś ramki, jakieś pierdoły. Co tu się dzieje? Jeszcze możemy zmienić... O, kontrast. Zmniejszyć, nasycenie zwiększmy troszkę. Ale nie przesadzajmy. Zabarwienie, o, jest ładnie. Temperaturę, bardziej taką cieplejszą może, co? Ekspozycja w dół. Głębia ostrości troszkę do góry, ale to już zmieniliśmy. Zakłócenia. Co nam dają zakłócenia w tej grze? Aha, coś jak... jak się to nazywa? Winię to lekko. Coś jak... filtr... To było... Piast? Nie, coś z piaskiem. Pamiętam, że w Mass Effect'cie było coś takiego. I w wielu innych grach jest coś takiego. To ma... generalnie polega to na tym, że... ukrywa niedoskonałości. Ale... wygląda to tak okropnie, tak turbo okropnie to wygląda, że osobiście wyłączam to za każdym razem, gdy tylko jestem w stanie. Chcemy wezwać statek. Tak, pijmy się herbatki. Nie ma. O! Aj, z tego się nie spodziewałem, że wpadniemy do wody. Dobra, Ivar, wypływaj. Oni są tam. Nie mogliście już bliżej podpłynąć. Holender. I to nie latający. Cudownie to wygląda, nie? Widziska? Pięknie. W ogóle tak się zastanawiam, skoro możemy robić zdjęcia, skoro na zdjęcia mogą głosować inni gracze,
To czy my za to coś mamy? W sensie jakby, wiecie, robimy zdjęcie, udostępniamy to zdjęcie i tym sposobem na przykład zdobywamy jakieś złoto? Coś takiego, w ogóle coś tu leży. Coś tam jest w środku. No nie wiem, mniejsza. Tak jak jest z ją z wikingami. Że można zwerbować naszego wikinga i im więcej osób to zrobi, tym więcej złota dostaniemy. Złota, srebra, czy tam jakakolwiek ta waluta w tej grze jest. Przejdź do znacznika na mapie, jak najbardziej. Śpiewajcie. Ile czapli to w ogóle jest? Pięknie to wygląda, nie? Cudownie, cudownie, po prostu grafika w tej grze jest zniewalająca. Patrzcie, wykręcili. Przerąbane. O, widać już wieżę jakiegoś kościoła, to chyba cel naszej podróży, tak coś czuję. Swoją drogą, ludziska, mamy dzisiaj tak pogodę, że tylko siąść, usiąść i grać, oglądać, czytać, cokolwiek. Dobrze się bawić, spędzając czas w domu. Niekoniecznie wychodzić na zewnątrz. My możemy strzelać do cywilów podczas najazdu, ja bym to bardzo chętnie robił. Eivor, mógłbyś? Dziękuję. Goddammit, co z tobą jest nie tak? Bo to ze mną jesteś nie tak. Czy my możemy zwiększyć morale? Nie wiem, czy to tak działa, ale wczuwamy się, wczuwamy się. Mamy jakaś tyrolka, taka pseudo, no tak to nazwijmy. Nie możemy cywilów zabijać. Nawet podczas najazdu, a szkoda. Wtedy to powinno być zazwolone. Chociaż trochę. Obszar nieufności? No ja nie wiem dlaczego. Właśnie, myśmy odblokowali. Ojej. Oj, oj, oj. Czemu ty masz czaszkę? Nie podoba mi się to. Znaczy, jesteśmy w stanie go zabić, ale on dla nas też jest śmiertelnym zagrożeniem, jak to informuje gra, ale możemy zrobić. Czekajcie, tu mamy... Oj, teraz będziemy zatruwać wrogów jeszcze. Zapomniałem, że odblokowaliśmy tą umiejętność ostatnim czasem. Ostatnim razem, Boże. A może być przydatna. Oj, tego chyba jeszcze... Oj Jezus, tego jeszcze nie grali. Nice, dobre to było. Przeszukanie, lekkie strzały, dobra. A co my chcemy zrobić? X-a? I tak, płońcie. O, jak oni biją. Dobra, musimy jednak uważać tutaj. Zdecydowanie. Dobra, zatrujmy sobie broń. Jak ona chowa, to już przestaje być zatruta. A nie, nie, nie. No, Finro. Kołowrotek. Nice, nice. Mogę zatruwać i palić jednocześnie? Chyba nie. A szkoda. Ojej. Biją, mocno biją. Dobrze, dobrze. Następna skrzyneczka. W skrzyneczce co? Kolejna sztabka niklu, czy sztabka brązu tym razem, czy co? Oj. Pukłem mikrofon, wybaczcie. To pewnie będzie słychać. Surowce, noise. Noizuru. That's enough, no. Chcesz walczyć? No i co mi zrobisz? Oni są teraz wytrzymali, jeżeli mają tą czaszkę, to oni są dużo bardziej wytrzymali na ogłuszenia. Sparujemy ich atak. I tak dalej, to oni sobie z tego nie za wiele robią. Niestety.
O, bierna przyszła. Oj ty. Ten jak tam wleciał do środka. Ojej. 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 Dobra. Chyba jednak nie będziemy zwiększać tego poziomu trudności. W takich miejscach to i tak jest takie przyjemne, wyzwanie bym powiedział. W ogóle podczas najazdów jest tak przyjemna muzyka. Nie wiem, czy wy ją słyszycie jakoś tak bardzo dobrze. Staram się nie odzywać przez chwilę. Cudowna, nie? Wydaje mi się, że ścieżkę dźwiękową komponowała m.in. Wardruna. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale oni są po prostu świetni. Naprawdę, oni są świetni. Skoczyć przez okno? Chyba nie. A gdy je wybiję? Gdy je wybiję, to mogę. Hello there. Spodziewaliście się mnie tutaj? Niekoniecznie. A wszedłem. Są to jakieś podziemia, które możemy splądrować, albo coś takiego? Chyba niekoniecznie. Ja chciałem to zrobić tak, jak taki kozak, wiecie, obić go i dobić z łuku, ale no, wyszło jak zwykle, bym powiedział. Według mapy jeszcze tutaj są trzy skarby, to dobrze widziałem, bardzo trzy. Tam jest jeden, lecimy. No nie, on jest w środku. Czy mogę wejść przez okno? W teorii tak. W praktyce, jak widać, niekoniecznie. Wspinaj się. O, nice, mogę. Co wy robicie? Czemu ty robisz w ogóle? Laska! Znaczy laska. Gościu! My mamy walczyć z nimi na zewnątrz, a nie niszczyć im domostwa. Tunin. Tam. Lecimy, lecimy, lecimy. Im więcej skarbów zbierzemy, tym więcej będzie ich będziemy mieli. No to jest takie oczywiste, ale wiecie. Tak, a kto umarł, ten nie żyje. Tak to było? Tak to było. Dobra. Kolejne okno, wyskakujemy przez nie. Hop, hop, hop. Pięknie. Pole jak w Gladiatorze. Kurde. Masz szczęście, że mi się strzały skończyły. Wszystko. No to wygląda. Tak, wszystko płonie. Tam w ogóle coś jest kruk niedostępny. Dlaczego? Tam, dobra, daleko, jednak nie. Tak mówiłem wam kiedyś, strasznie mi się podoba to, że jak najedziemy na mapie na jakieś miejsce, to się załącza inna muzyka. Słuchajcie tego. Słyszycie? Takie chórki kościelne. A tu już nie. No i fajnie. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Lady Chester. Sugerowany poziom mocy. A, to temu nic są mocniej, bo tutaj jest Lincolnshire już. 160, dobra, a tu? 130. Dobra, lecimy tutaj teraz w takim razie. Opactwo Venloch, ale teleportujemy się stąd. Znaczy tutaj i stąd popłyniemy. Tak, myślę, że jest jeszcze jedno albo dwa przynajmniej zdążymy splądrować dzisiaj. No. Swoją drogą, ludziska, czy takie postawanie odcinków, wrzucanie odcinków raz na dwa dni, co dwa dni, dajmy na to, nie wiem, wtorek, czwartek, sobota, poniedziałek, środa, piątek, tak na zmianę, wam pasuje, tym, którzy to oglądają. Wydaje mi się, że dla mnie by to było najbardziej takie optymalne. No ale... Jeżeli wy chcecie inaczej, to mogę się postarać zrobić inaczej. Stop! Co to jest za miejsce? Dobra. No, zawracanie tą łodzią to jest
Dramat. To jest wszystko, i sklep, i... I on z wikingowie, jak z tego co widziałem na iPadek. O Jezus. Tego nie było, ludzie. Mein Gott. Oj, wybaczcie. Przylecę i zakitkało w nosie aż... Uff, drama. Tak, wygląda tutaj cudownie. I co ja mówiłem? O czym ja mówiłem? Nie wiem, o czym ja mówiłem. Mówiłem, że ta twierdza jest jakaś dziwna i nie kojarzę jej. Ale prawdopodobnie powinienem. Ale mam pamięć złotej rybki i musicie mi to wybaczyć. No. Tak. Kojarzy mi się to miejsce z... Ci, którzy grali w World of Warcraft, powinni wiedzieć. Konkretnie chodzi mi o dodatek Legion i... No i teraz zapomniałem, jak się ta lokacja nazywała. Ale mieliśmy jedną taką... W Legionie mieliśmy jedną... lokację taką troszeczkę właśnie w wikingowym stylu, coś takiego. Mega mi się to kojarzy z tym. Kurczę, no zabijcie mnie, nie pamiętam. Ale była świetna, tak. To im trzeba przyznać, była świetna. Tam był taki posąg wielki i co jakiś czas z niego piorun uderzał. Ale dość o Legionie, gramy w Valhalle. O, strzelaj se. Strzelaj se, Adam, strzelaj. Jak nie masz z czego. No i umierasz. Myślałem, że jestem w stanie to jakoś zniszczyć, ale nie. Tylko do góry. Czy on może nas zestrzelić? Nie może. Może. Demet, ale jak już jesteśmy wyżej. Dobra. Mamy strzały. Dziękuję. Trzeba chyba zmienić łuk, bo ten jest taki... taki sobie. Fajnie, bo szybko z niego strzelamy, ale obrażeń to on nie zadaje. W ogóle strasznie narzekam, nie sądzicie? O, udało mi się unik zrobić, ten całe szczęście. Ciach, i nie masz rączek, nie masz nóżek, nie masz życia. No, dokładnie tak. Czy ktoś mi powie, którędy się tu wchodzi? Nikt mi nie powie, bo to jest z tyłu skrzynka. Dobra. Wartka, runa łączenia. Runy broni, okej. Cokolwiek. Oni są gdzieś niżej w ogóle. O co to chodzi? Czy tutaj są piętra? Czy tutaj się da wejść w jakieś podziemia i w tych podziemiach będą wrogowie, w tych podziemiach będą przeciwnicy i... O mój dobry Boże! Umarłem! To się nie zdarzyło od dawna. Co się dzieje? Aż krzesło zaskrzypiało, to miałem powiedzieć. Co tu się stało, ludzie? Co tu się do jasnej cholery stało? No to co? No to jeszcze raz w takim razie. Będziemy się zemścić. Szkoda, że tutaj nie ma takiego trybu Nemesis, jak był w Shadow of War, Shadow of Mordor. Fajnie to było, fajnie to... Fajny pomysł w ogóle na system. Oni się, jakby, wiecie, polują na nas, uczą się, jak nas pokonają, to potem wiedzą, jakich ataków używamy. Musimy trochę taktykę zmieniać. Ciekawa opcja. Dobra, truta na broń, lecimy. Gdzie jesteś? Ciebie muszę się pozbyć za to, coś mi zrobił, chamie. Nie pozwolę, żebyś to zrobił ponownie. Ojej, dobra, prawie pozwoliłem. Ulecz się, Eivor. Nie masz czym się uleczyć. God damn it. Dobra, rzucamy toporami. Szybko. Ojej. O no, o no, o no, o no, no. To się zaraz skończy tak samo, ludzie.
On wie, jaki ja tak używam. God damn it. Zabij go, Finr. Finr, wierzę w ciebie. A, mówiłem, że zginie. O nie, on jeszcze nie zginął. Teraz zginął. Mówiłem ci, że zginiesz. Zginąłeś, spłonąłeś. Potrzebuję coś, czym będę się mógł uleczyć. Dobra, uleczyłem się. Nie widziałem, że mam jeszcze jedną rację, okej? Okay? Wtedy bym tak nie panikował. Swoją drogą, dzisiaj była jakaś aktualizacja do gierki. Nie patrzyłem, nie sprawdzałem logów. Także nie wiem, co się zmieniło. Nie poprawili jakieś mniejsze błędy, jakieś takie pierdoły, jak zawsze w takich aktualizacjach. Mimo, że aktualizacje do Valhalla są stosunkowo nie za często. O, tak. Pomóżcie, bo mnie zastrzelam zaraz. Szybko! O! Ochroniłem je tarczą, widzieliście? To jest prawdziwy wiking. Przyjaciel. Nie mam wytrzymałości. I zaraz umrę. Czy ja coś mówiłem o podnoszeniu poziomu? Gro, daj mi jakieś racje. Ja nie chcę ginąć. Nie tym razem. Nie tym razem. W ogóle wiecie, co zrobimy? Zrobimy sobie ekwipunek. I zamiast tego... Co to jest w ogóle? To horror Skarla. Damy sobie trójkątną tarczę. Helpe, helpe. Dawać mi... Jezus, jesteście opactwem, jesteście klasztorem. Dlaczego wy nie macie nic do jedzenia? Wtapiać się tutaj nie mam zamiaru, bo to nie ma sensu. Oni będą wiedzieć, że raczej jeden dupny wiking, który sobie siedzi na ławeczce, jest razem z tamtymi, a nie przyszedł się pomodlić na przykład. Wydaje mi się, że to by nie przeszło. Ale jak będę uciekał razem z nimi i zacznę krzyczeć, to co? Kto wie? Może zgłupną, nie? Banda mnichów, pośród nich Norman i ucieka. I krzyczy, że najazd, że w ogóle rabują mi pomocy. Co oni by wtedy zrobili? Zgłupieliby. Zdecydowanie by zgłupieli. Tutaj w domku. O, tam się już coś waży. Jedzonko. Dziękuję. Zbierz prowiant. Bjorn, gdzie ty biegniesz? Dobra, możemy używać tarczy do blokowania, no. Nie spodziewałbym się tego, Adam. W życiu bym nie powiedział, że tarczy się używa do blokowania. No ja też nie, ludzie, ale... Dobrze, że jeszcze mamy Oh no! Didn't see that coming! O mój dobry Boże, ludzie. Zginęliśmy więcej razy w tym odcinku niż przez ostatnie 27. To jest... To nie jest dobry znak. Który to ma level? Sugerowana moc 250. Kaśmy są. God damn it. To może tutaj, co? Tak, ten. Spróbujmy. A to po co sobie zrobimy, jak będziemy troszeczkę mocniejsi? Nie żebym, wiecie, ćipczył albo się poddał. No, no, broń Panie Boże. Ale... Matko Boska, co to miało być w ogóle? Lecimy tutaj, lecimy do tego opactwa. Ono jest z drugiej strony, więc znowu trzeba zrobić nawrotkę. Denerwuje mnie to troszeczkę, że zawsze jesteśmy w złą stronę odwróceni. Dobra. Żagla nie postawimy, bo jest most. Znowu trąciłem mikrofon, wybaczcie. Muszę się troszeczkę nawilżyć, herbatki napić. Herbatka z cytrynką w takie dni to jest po prostu cud. To skoro nie możemy... O właśnie, mnie mówić, że skoro nie mogą postawić żagla, to niech zaśpiewają, ale... Rozumiemy się bez słów. A to się rzadko zdarza.
Save it for later. Monastery there, Eivor. Swoją drogą. Ciekawe, czy my wrócimy jeszcze do Norwegii. No nie chce mi się wierzyć, że myśmy tam już wszystko zrobili, co mieliśmy do zrobienia. Znowu mi zmieniło te topory. Teraz ich nie zmieni. A nie, zmienię, dobra. Może spróbujemy czymś innym powalczyć w sumie. Tak dla odmiany. Przed Bloodwolfem i świąteczną tarczą. Niczym prawdziwy tarczownik. Będziemy ich tłukli tarczami. To nie ma sensu, ale jesteśmy po prostu osłonięci z dwóch stron. I co mi zrobisz teraz? Nic mi nie zrobisz. A może jednak byś mi coś zrobił, byś się uparł. Możesz przestać to. O, jak mnie sparował. Jaki cwaniak w ogóle. Co tu się dzieje? Tym ci nic nie zrobię. God damn it! Dwie tarcze to jednak nie jest to. I szaszłyk z ciebie zrobię, czy tam saszłyk, czy jakkolwiek się to nazywa. Dajcie mi normalną broń, jednak dwie tarcze nie są dla mnie. Spróbujemy, skoro się bawimy. Spróbujmy to zrobić w ten sposób, że bierzemy sobie topór Varina, jednoręczną, zwykłą broń, a tutaj... Tutaj nie będziemy nic, niczego mieli. I tym sposobem, przynajmniej w teorii, możemy używać ukrytego ostrza. Przynajmniej gdzieś to na jakimś nagraniu widziałem. Wyglądało to całkiem zacnie. Wszystko teraz płonie. I w trakcie walki byliśmy w stanie, wiecie, ciach, 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 tutaj coś tam pociąć, tu, tam. Tego, tam, tego, tu, tu, a, tam, uderzyć, zaciąć, uciąć, podciąć, dziabnąć, szkrobnąć i... Nie wiem, którą... którą co? Którą, kochani, broń, rękę musieliśmy mieć wolną, czy lewą, czy prawą. W teorii tą, na której jest ostrze. W praktyce ostrze jest na ręce lewej. Tak, na lewej ręce, więc idąc moim tokiem myślenia, lewa ręka powinna być wolna, żeby używać ostrza, ale z tego co widzę. Tak, da się, dobra. Jestem po prostu zbanem, zapominam, że żeby używać tych zdolności, żeby używać broni, którą mamy w lewej ręce. Nie parować nią, tylko użyć jej. Muszę przytrzymać ten przycisk, a nie go wcisnąć. Dobra, mamy surowce. Nie mamy strzał. Dziab. Nice, jakie cooperation. Cooperation penetration ukrytym ostrzem. Dokładnie tak. Dziab, dziab, dziab i dziab ostrzem. I nie żyjesz. Pięknie. Mocne to jest, ej. Ojej, ojej, ojej. Dobra. Ciebie. Oni się boją, ta umiejętność działa jednak. O, obronił się tarczą. Cwaniura. Znowu się obronił. I z nimi to nie jest takie proste do końca. Dobra, jego się pozbądźmy normalnie może, co? No uderz mnie. Nie mam całego dnia. Spróbujmy czegoś innego. Pobawmy się troszkę dzisiaj. Co wy na to? Saks. No dobra. Już mogę, bro? Dzięki. Ekwipunek. Broń. Saks.
Pobawimy się nożem. Szybkie ataki, szybkie dziabnięcia, szybkie cięcia. Moglibyśmy też użyć takiej włóczni, jak oni mają. Jak najbardziej, żebyśmy mogli, ale nie użyjemy, bo nie mamy. Znaczy, nie, w sumie mamy, ale... Czego nie mamy? Miecza nie mamy. A z mieczem bym pochodził dwuręcznym. Chętnie. Zobaczył, jak wygląda walka takim czymś. Wydaje mi się, że jeszcze możliwości zdobycia go nie mieliśmy. Chociaż pewnie gdzieś jest. Pewnie coś gdzieś jest. Tutaj coś jest. Zrobiłem sobie jakiś w ogóle znacznik przypadkiem. Nie chcę go. Usunę wszystkie znaczniki. Usuń wszystkie znaczniki, dzięki. Dobra. Teraz pytanie za 100 punktów. Jak zdobyć tą ostatnią beczułkę? Te ostatnie zasoby, które są... na dole. A oni o niczym nie wiedzą. Rysiu, słyszałeś? Tam ktoś krzyczał. Oni zawsze krzyczą. Stasiu, nie przejmuj się. Dobra, dobra, skoro tak mówisz, to pewnie nic się nie dzieje. No to co? Rysiu zginął, Stasiu został bez wątroby i tyle. Nie chcę za daleko odejść, żeby nie było, że... To mi w drzewie to pokazuje. Ale jak skanuję, to pokazuje pod drzewem. Chyba, że w drzewie jest wejście. Może tak być? W sumie to by było kozackie, ale tak nie jest. To jedynie chyba przez klasztor bezpośrednio. Ojej! Sorry, zeszło mi. Poszukajmy wszystko. Ciebie też zabić? Weźmy jedzonko z garnka. Okej. No i dobra, no i co? Eivor, masz taką masę, że jesteś w stanie przebić sobą to okno. Tam coś jest. Dziwne. Możemy spróbować jeszcze... tędy. To maleństwo tutaj. O, oczywiście, że tak. Tylko potrzebuję strzał. Myślałem, że nie mam. Aby tylko nie musiał czekać zbyt długo na... Przyjemny. O, Bjorn, na ciebie, przyjacielu, zawsze można liczyć. Uważajcie, bo tu jest pełno węży. Jak mi się wydawało przedtem. Pięknie. Surowce kolejne zebrane. Zobaczymy jeszcze, co to było to tutaj, co mi Sunin pokazał. O właśnie, o właśnie. Tam będzie jakaś sztabka, znając życie. Weźmy sobie strzały. A nawet nie. Materiały budowlane. Dobra, chyba wszystko. To w takim razie co robimy? Idziemy jeszcze tutaj szybko? Czy może... O, może tego zabijemy, templariusza, co? Co wy na to? Ale tak, chcemy walczyć z templariuszem, to chyba widzimy się na miejscu. Tak chyba będzie najlepiej dla was. No, widzimy się na miejscu. Mamy go, ludzie. For my brother! Die! Jakiś
jako zagłucznik, co? Dobra. O, dobra, ten umarł. Cola! Coca-Cola zabija ludzie. Widzicie? To wszystko przez cukier. To temu oni podatek podnieśli po prostu od napojów słodzonych. Ojej, ojej, bo się kończy tak jak tutaj, widzicie? Na początku wszystko fajnie. Kolega do picia. No, strzel. A tutaj wychodzi, że co? Że jak nie patrzysz, to cię kurwa zadźga. No. Ale nie jest mocny. W porównaniu do tego, z którym kiedyś walczyliśmy, to... No. Kola, zaatakuj. Jeszcze raz, bo cię chcę dobić. O Jezus, nie tak szybko, ziomuś. Oj, nie żyjesz. Nie, jeszcze żyjesz, dobra. Ale zaraz nie będziesz żył. O, o, o. Odrąb mu tą głowę. A, myślałem, że ciupnie jeszcze raz i wiecie. Ale dobijamy. O, i pięknie. Co mi powiesz? No one will remember it. No one. Not your name, nor mine. It all ends up the same. Regret torments you. My only regret is losing to whatever you are. You reek of fading glory. Hmm. Menu zakonu. Aha, to był ten. No dobra, troszeczkę ich tu mamy mało zabitych. Kill. Wielki mistrz. Dobra. Wydaje mi się, że jak do Londynu się udamy, to wtedy pozbędziemy się znacznej ilości. Znacznej ilości tych wszystkich. Zelotów, tak. Zobaczymy. Póki co, ludziska, lecimy do osady, bo skończyliśmy 3 albo 4 najazdy. Teraz wam już nie powiem, bo nie jestem pewien. Przez ten jeden, który... dwa razy nam się nie udał, to teraz już nie jestem pewien. Chyba 3 zrobili, nie? Tak mi się wydaje. A, także. Na dzień dobry. Jak zwykle. Głasiamy piesia. Hello, burku. Śładziak. Takie uśka mam, tak. Ojoj. Ojoj, jak się tule. Dobra. Piesek pogłaskany, więc co możemy zrobić? Mamy te... surowce. 600 i... Nie, koszt 600. A ile my mamy? Nie wiem. W sakwie to jest? Gdzie to jest? W sakwie to jest. 4200. Najpierw udamy się, żeby zrobić chatkę walki. Żebyśmy mogli popchać wątek wizji do przodu troszeczkę. Później zrobimy... Później zrobimy... stocznie. Bo chcę w końcu edytować łajbę naszą. Tu jest walka? Nie, tu jest walka. Walka jest niżej. Gospodarstwo, hodowla bydła. Wait a second, gdzie to jest? Stajnia, ptaszarnia? Chatka Alvisa i Holgera. To nie to. Ja już wyszedłem z kruka, bo myślałem, że to. Zobaczyłem chatkę i... A ta wyroczni. Hello there.
Zbudujemy jej domek, ale... Ale nie będziemy questu ruszać. Mam nadzieję, że on się też sam nie rozpocznie. Buduj. Okazuje się, że stocznia jest tańsza niż Ata Wyroczna. Można i tak, w sumie. O, stoi koło mnie, więc będzie coś komentować. Eivor, jaki piękny! Dziękuję! Thank you, Eivor. Anything to help you feel at home. I am most at home helping others. May we return to the subject of your visions? Yeah. We could, if you think it worth something. God damn it. I need one more ingredient to finish an elixir for you. Look around the pond there. You will find what I require. Once brewed, this elixir will help you dive deeper into your visions. Ładnie. To see them more clearly. W następnym odcinku walkę, ok? W następnym odcinku. Teraz ja idę stocznię robić. Nara, kochana. Jak bardzo cię lubię, tak bardzo nie chcę teraz questa robić. Co tu robią zwłoki? Nie mam pojęcia. Tu jest co? To. Kartograf. Kartograf sprzedaje mapy, które wskazują miejsca ukrytych cennych zasobów i przedmiotów. Łatwych do przeoczenia. Ciekawe. Ale, tak jak mówiłem, idziemy upgrade'ować stocznię. Interakcja to nie to. Gdzie jest ten? Minąłem to? What? To jest to? A je, to jest to. Dobra. Nie wiem, co mnie tak przyćmiło. Stocznia, budynek ukończony, nice Uru. This is perfect, Eivor. You really are a generous one. O, dziękuję ci, moja droga. Czym się tutaj zajmujesz? Nie, chcę zobaczyć warsztat. Stocznia, dzięki swojej rzemieślniczej biegłości Gundur zmieni wygląd twojej łodzi o ile tylko przyniesiesz odpowiednie schematy dekoracyjne. Przynieś je tutaj, aby odblokować i wprowadzać nowe zmiany. Zamknij. Jest nasza łódź. Kadłub klanu Kruka. Mamy jeszcze kadłub łowcy przygód. A, zmienia się, dobra. Kadłub berserkera. Kadłub z Helheimu. Ten, który dostałem, nie wiem za co, ale mamy. Żagle klanu Kruka. Żagle łowcy przygód. Z czym? Z jakimś koniczkiem. Żagiel berserkera z misiem. Żagiel z Helheimu. Wygląda obrzydliwie, nie zakładam jego. Tarcze klanu Kruka, tarcze łowcy przygód, berserkera i Helheimu. Też wyglądają źle. Zostajemy przy Kruku. Galion z Helheimu już wygląda dobrze. Ten z misiem mi się podoba, a my mamy niby tego, my mamy niby wilczka, ale ten z misiem jest cudowny. Rufa z Helheimu, a mogę odwrócić? Nie mogę odwrócić. Dobra, zostajemy przy czymś takim. I co, i tylko tyle? To wszystko, dzięki. Chcę zobaczyć moją łódź. Jest tutaj. Wygląda... Mogę to... To jest cudne. A reszta jest w sumie taka sobie. Nic nowego. Ale mamy jeszcze troszkę tych składników, kochani. Piekarnia. Zwiększa wartość profitu z uczty. Tu są rzeczy. Tam jest legendarne zwierzęta. Nice, to brzmi dobrze. Hata Alvisa. Oaza sztuki i wojny na argumenty. Cokolwiek. Stajnia i ptaszarnia. Gospodarstwo. Budowla bydła. Kartograf. Gdzieś tutaj był. Browar. Browaru nie zrobimy. On nie był tam dalej? To takie... Nie muzeum, to się jakoś nazywało. Tam, gdzie możemy te artefakty zostawiać. To bym chętnie zrobił. A jeżeli tego nie znajdziemy, to zrobimy może placówkę handlową. Zobaczymy, czy będziemy mogli tam jakieś fajne rzeczy wyhaczyć, czy niekoniecznie. O, muzeum. Dobrze mówiłem jednak.
Jednak to jest muzeum. W ogóle lubię w grach, ludziska, jak są takie rzeczy, które możemy zrobić, one nie są jakieś znaczące, jak na przykład głaskanie pieska, ale jakoś tak pomagają, nie wiem, bardziej się wdrożyć w ten świat, imersję budować, coś takiego. Jeszcze nas będzie stać na jedną rzecz. No jest, wygląda dobrze. I suppose it will do for the moment. Though it lacks the grandiosity of the Empire at its peak. Salve, Eivor. We have not yet been introduced. I am Octavian Claudius Britannicus, a collector of Roman relics. Okay. Quite a name you have. If you are wondering what good I will bring to the settlement, you need only look to the greatest empire the world has ever known. Zostawili masę interesujących i przydatnych rzeczy. Always impressive. But you have not seen them restored to their former glory, and I can help. Eivor, have you ever been in love? Oj tak. What do you ask? I wonder if you know the feeling of having your very heart pulled from your chest as it pursues the elusive object of your desire. I wonder if you have ever known the bitter agony of seeing your beloved in the arms of another. Well, I have known such a pain, and Maximus was its source. One of your lovers? Oh, gods, no! No, no, no! Maximus is a snake and a leech. A slime-encrusted, blood-sucking viper of a man. He stole from me my beloved. A perfectly preserved statue of a legionnaire. It is all I desire in this world. Last I heard, Maximus was holed up in and around London. Dobrze się składa, bo tam się musimy udać. Captive, leering and pawing at it, no doubt. If you should ever see him, give him my regards. By that I mean spit on him. Then recover my statue. O no, nie mogę mu przekazać. Ja myślałem, że będę mógł. Valet! You don't like it. It's not that. It's just not. Goddammit. No dobra, trudno. Co tam jest? What do you see? Hodowla drobiu. Aha, dupa. Nie zrobimy już nic. No nie, zrobimy. Chatkę rybaka albo chatę łowiecką. Chatę łowiecką zróbmy. Chyba, że mogę zrobić w sumie. Czekajcie, piekarnia, nie piekarnia. Gdzie był ten sklep? Placówka handlowa. Mogę. Kurde, bele, nie wiem. Może placówkę handlową będziemy sobie po wyprawach sprzedawali złom, co? To by chyba nie było głupie. A łowami na te wszystkie legendarne zwierzęta, które możemy spotkać, zajmiemy się kiedy indziej, bo w sumie wydaje mi się, że... I tak nie za wiele nam to da w tym momencie, bo i tak mamy poziom niski, a to są pewnie wyzwania na endgame, na jakąś końcówkę gry, coś takiego. You look striking today, Eivor. Dobrze, dobrze. Gdzie jest to? Tutaj. Znowu będę kichał zaraz, ludzie. Dobra. Pokonałem to w sobie. Grud. Nice. Dom Kari, hodowla bydła, gospodarstwo, dom Mady i coś jeszcze. There we are. Nice to have them. I've got some new pieces with your name on them. We have talked so little since our first days, Yanli, and I know nothing about you. How did you come to live in England? I wish I had a more intriguing story for you. I came from Sun Tzu. Far from here, for no real reason. Curiosity, I suppose. It is not an exotic story. A young woman, excited by the prospect of travel. Ja ona nie wygląda jakby była ani z Norwegii, ani z Anglii właśnie. Yes. Także zastanawiałem się i... Strzelałbym, że to jest jakaś taka Azjatka? Coś takiego? Ale mogę się mylić. Na pewno się mylę. I should soon have a few spices from the East to add to our feasts. As much as I love your hospitality, your food is... Well, you are doing your best. May I see your stores?
Dobra, co można sprzedać, skoro to są takie... O mój dobry Boże. Made from only the finest materials. Flamberg jest i miecz. Okej, okay, masz runy, masz dekoracje. Lampa z Asgardu. Biało-czerwone drzewo, mamy tutaj ten polski akcent. No nie, ale... O mój dobry. Klan Renifera Galion. Cudowne. Ludziska? Zakochałem się. Kupuję to wszystko. Kup. This was made for you. To też chcę. I to chcę. Zaraz nie będę miał pieniędzy. To chcę. To też chcę. Chyba czy te rzeczy są... fryzury tu mają! O mój dobry Boże. Blond. Jasnobrązowa. Ruda. Kupmy sobie fryzurę. W sumie taką też. This is going to look so good. Zaraz mi się skończą pieniądze. Fantastyczne ryby, jak je znaleźć. Tego na razie nie kupujemy. Eivor, you should definitely get this. Cicho bądź. Cicho bądź. Ja wiem, że to... No tak, You should buy that. Sztaby możemy tutaj kupować. Ale sprzedajmy drobiazgi. Anything you find, bring it to me. Wary na sprzedaż. Kość zwierzęca. To się przydaje do... O nie, wyszedłem. Goddammit. Nie, to jeszcze nie koniec. Ja chcę, moja droga, jeszcze miecz od ciebie kupić. I nara. Mam wszystko, czego potrzebowałem. Dzięki, dzięki, jesteś cudowna. Tak, tak, tak. Pokażcie mi to. Ekwipunek. Flamberg. Ale bez tego. Toporu nie chcę, chcę mieć tylko dwuręczny. Mogę szarżować z nim. Wygląda dobrze. Będziemy gonić z mieczem. Nosi go jak prawdziwy kozak. Jest po prostu boska. Czy mogę go ulepszyć? Gunnar. I am. Sven was a good friend to me over the years. I know. I'm sorry I was not here to send him on his way. He was loved. That he was. Well, suppose we honor him best by keeping the clan. Ten odcinek będzie długi, bliska. You probably need something, eh? A może ty czegoś potrzebujesz, przyjacielu? What have you got for me today? Is that what you want? Nowy wygląd. Jak będzie wyglądał? Aha, kolor mu się zmienił. Fajnie. Done for now. W zasadzie nie. You like the looks of that one? W zasadzie, mój drogi. To ty jesteś teraz mi w stanie ulepszyć kościogryza. I będzie miał nowy wygląd. I ja to chcę. Pokażcie mi. O mój dobry Boże, on wygląda coraz kuźwa lepiej. Jeszcze trzy. Ile jeszcze mi potrzeba? Gdzie on jest? Kościogryz. Doskonałej jakości. Mitycznej jakości może być. O mój dobry Boże. Potrzebuję złota. Strzelam, że to jest złoto. Tak wygląda. Nie znaleźliśmy tego jeszcze. Pytanie, gdzie my to znajdziemy? Nie wiem, ale... Tutaj bierzemy kościogryza. Ja wiem, że ja gonię z tym toporem od początku gry. Ale... On wygląda po prostu nieziemsko. I z każdym ulepszeniem on wygląda coraz lepiej. Nice. Dwuręczny miecz i dwuręczny topór ludziska. To będzie taki chory po prostu układ. O mój dobry Boże, teraz zrobimy sobie naszą łajbę jeszcze tak epicką. Zamarznięte to. Chociaż nagle, nawet bym powiedział, że żagle klanu Kruka tutaj pasują, ale nie. Mój dobry Boże, my mamy Fenrira na Galionie. Galion z Fenrirem, ludzie. Znaczy mam nadzieję, że to jest Fenrir. Albo coś, co go powinno imitować. W teorii w Sakwie, w
Czy te zdobienia są tutaj gdzieś pokazane? Niekoniecznie. One są gdzieś opisane? Może u ciebie one są gdzieś opisane? Zobacz, warsztat. Nie. Tak, to wszystko, dzięki. Jesteś cudowna wręcz, po prostu ubóstwiam cię, kobieto. Kodeks może? Baza danych? Ludzie, lokacje wrogowie. Nie. Nie skradaj się, Iwa. O mój dobry Boże. O mój dobry Boże. Przecież to wygląda... Ludzie... O wow. Boskie. To musi być Fenrir. Nasz kochany lodowy wilczek. Jaram się, ludziska, jaram się. Dobrze, że ten galion jest lodowy, to troszkę ostudza mój zapał. Ale jaram się po prostu jak wioska podczas najazdu. W snach. Co ja jeszcze zrobiłem? Ja jeszcze kupiłem dwie fryzury, także. Czy my możemy sobie to zrobić? Warsztat tatuatora. Możemy. Idziemy jeszcze szybko sobie zmienić fryzurę. Zobaczymy, czy... Mamy jakąś taką, która... Przynajmniej te, które kupiliśmy, są jakieś takie sensowne? Czy niekoniecznie? Hej, Eivor. Good to see you. To jak się... Trzymasz? Holding up? Much better now, I think. I miss Sven every day. And yet he is here with me. His hook got infused in every design. Believing that, it helps. Glad to hear it. And happy to offer myself as your first canvas. Good. Let's get started. Robimy sobie dziarkę, ludziska. I have some new styles for you. O. Pokaż mi. I would like to see what you have in stock. W ogóle tak bym sobie dziarkę chciał zrobić, ludziska, że wy nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Lewe ramię. Co mi chcesz zrobić? Wicher Vestri. W sumie wygląda spoko. To wygląda źle. My sobie taką fryzurę. Troszkę jak Ragnar, troszkę jak Bjorn z Wikingów. Brodę. Zróbmy sobie troszeczkę bardziej ogarniętą. Nie, ogolony ten nie wygląda dobrze. Ale ty mi chcesz zrobić jeszcze dziarkę na lewej ręce. Na prawej ręce. Dobra. Może sobie Jormungandra zrobimy, co wie na to? Wydzieramy trochę naszego Eivora. Tłów, plecy, może na plecach coś? No, mogę usunąć w każdej chwili, dobra. No w takim razie się dziaramy. Tutaj błogosławieństwo Valhalli. Tutaj to. Na brzuszku sobie zrobimy Midgard. A, kruczy strażnik, kruczy opiekun. Jormungandra możemy zrobić z tej strony. Cień kruka, symbol Hel. Niech będzie krucz opiekun. I jesteśmy wydzierani cel. Finished? Tak. I have to go. Until I see you next. Swoją drogą, bo ona tam miała... Ona tam miała fryzury. Najpierw, zanim tam. Zajmijmy się runami w broni. Rozwin. Mogę rozwinąć. Mamy tego trochę. Tak. O. Użyłem tytanu. Nasz ten. Runy. Obrażenia krytyczne. Mogę... Czy coś jeszcze? Waga. Szybkość obrażenia od ognia. Obrażenia przy zabójstwie. Nie, ale runa ciepłości. A do tej drugiej możemy sobie włożyć obrażenia krytyczne, które wyjęliśmy. I spoko. Jakbym miał być szczery, ludzie, to ja bym chętnie przytulił jeszcze jakiś nowy pancerz, bo
Żygam już troszkę tym obecnym. What have you got for me today? Ale no. You should buy that. As a friend, I think you should buy this. Nie ma. A nie, wait. No nie, dobra, fryzury tylko ma. Oj, szkoda. O, to wygląda dobrze. Munina, Zew Munina, nice. Fajne są te dziarki. Ten galion z Reniferem też jest cudowny. Only a fool would pass this up. This was a smart purchase. Mogę kupić to wszystko. Is that everything? Tak. Nie będę wydawał już więcej pieniędzy, już wystarczająco wydałem. Oj, będę tutaj częstym bywalcem, moja droga. Sunin, czy ja mogę jeszcze coś wybudować, czy niekoniecznie? Powiedz ty mi, mój ptaku. 85, a nawet nie wiem, ile ja mam tego wszystkiego. Tam są rudy. Skoro na stajnie trzeba 30, a mnie nie stać, to na pewno nie mam nic, co by było wystarczające. Ale wygląda to dobrze, nie? Dobra. Troszkę zrobiliśmy w tym odcinku, ludzie. Trochę się pozmieniało, trochę pograbowaliśmy. Pograbowaliśmy? Pograbiliśmy? Nie wiem. Ograbiliśmy kilka klasztorów, tak to imijmy. Działo się sporo. Osada ulepszona. Jakby wyposażenie zmienione. Łódź jest przepiękna. Po prostu jestem mega zadowolony z tego, co zrobiliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że wy również bawiliście się tak samo dobrze jak ja, moi kochani. Także biegnę, wsiądę jeszcze na łódź, zobaczymy, jak ona pięknie płynie, jak ona po prostu przecina fale tej rzeki. Fale rzeki? Czy rzeka ma fale? Nie wiem, ale zobaczymy, czy ona przecina tą rzekę. Let's go. Czy ten śnieg z naszej łodzi, ten lód, który się tutaj wydobywa. O, podążaj z biegiem rzeki. Poczekajmy jeszcze, żeby postawić żagiel. Możemy? Możemy. Jak to się prezentuje? Cudownie się prezentuje, kochani. Nie sądzicie? Ten kryształ z przodu mi się tylko nie podoba osobiście, ale... cudownie to wygląda. No i suru. Tym pięknym akcentem, kochani, kończymy ten odcinek. Tak. Niestety. Nadeszła ta pora. Mamy już ponad godzinę. Więc żegnam się z wami. Z bólem serca, ale żegnam się z wami. Kochanie. Kochanie? Kochani. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę, komentarz, subka. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. To mnie naprawdę motywuje. Zresztą każde wyświetlenie mnie motywuje. Wystarczy, że jesteście. I co? Do zobaczenia kolejnym razem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.